Kaktusy to rośliny często będące sukulentami, występujące naturalnie głównie w Amerykach. Jednak z pomocą człowieka niektóre gatunki rozpowszechniły się we wielu miejscach na świecie, gdzie stały się nawet inwazyjne. Są również takie, które stały się zagrożone przez np. kolekcjonerów czy handlarzy, którzy wykopują je ze środowiska naturalnego. Rośliny te kojarzą się głównie z suchymi obszarami pustynnymi, takimi jak Arizona, ale tak jak np. grudnik, mogą też występować w lasach tropikalnych. Mogą być też bardzo zróżnicowane, różnią się m.in. wysokością, kształtem, długością, barwą czy samą obecnością cierni. Kaktusy wykształciły wiele cech pozwalających na przetrwanie w niesprzyjających warunkach, takich jak susza, słaba gleba, silne nasłonecznienie. Niektóre kaktusy są popularnymi roślinami ozdobnymi, poza tym występują gatunki wykorzystywane jako rośliny owocowe, lecznicze. Mogą mieć także inne zastosowania. Kaktusy z reguły uważa się za łatwe w uprawie, choć jest z tym różnie. Zwykle charakteryzują się dużą wytrzymałością na suszę. Rośliny pochodzące z obszarów pustynnych i tym podobnych preferują nasłonecznione stanowisko. Zwykle sadzi się je w specjalne podłoże do kaktusów, choć można także samemu zrobić podobne podłoże. W uprawach domowych zwykle znajdują się niewielkie rośliny doniczkowe, choć mogą to być także większe okazy, w tym także gatunki gruntowe, które przy zapewnieniu dobrej opieki zimują w Polsce i innych krajach o podobnym klimacie. Podlewamy je, można powiedzieć, ogólnie rzadko. Zbyt częste podlewanie powoduje gnicie rośliny. Częstotliwość zależy od np. gatunków czy temperatury. Zalecane jest także nawożenie roślin specjalnym nawozem do kaktusów, choć należy pamiętać, że w podłożu jest już zwykle jakiś nawóz, który starcza na jakiś czas. Niektóre po zimowaniu w okresie jesienno-zimowym mogą wytwarzać kwiaty. Zimowanie polega na ograniczeniu podlewania po zaprzestaniu nawożenia i trzymaniu roślin w niższej temperaturze, zwykle przyjmuje się około 10-12 stopni. Rozmnażanie przez szczepienie, sadzonki, odrosty z rośliny matecznej lub nasiona. Należy pamiętać, że istnieje wiele gatunków kaktusów i poszczególne metody uprawy mogą znacznie różnić się od siebie. Ja dzisiaj skupiłem się głównie na zwykłych kaktusach doniczkowych, trzymanych np. na parapecie. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia.